Siemanko, ja jestem Technokrata i witam was w kolejnym Techniusie i zapytacie, dlaczego taka dziwna kamera, co ty Techno nie umiesz nagrywać? No, tak dla rozmaicenia, a co? A taką sobie kamerę wrzucimy, żeby było ciekawie, po prostu, żeby było inaczej, raz taka, raz siaka. Nie, tak serio, to ta kamera jest fajna na przykład do recenzji. Cały czas nie nagrałem, cały czas brnę przez testy Integry tego procesora 11900K, więc jak widzicie już tutaj wybebeszona główna karta graficzna, wyciągnięta, no i będę robił testy. Może sobie o tym później pogadam do was nawet teraz na tym odcinku, a dzisiaj przejdźmy już do tematu Technewsa, bo to faktycznie będzie Technews. A mianowicie mamy dwa tematy. Po pierwsze, Chińczycy wyłączają prąd. Wyłączają prąd przeróżnym fabrykom, a po drugie, Lisa Su dostała medal od Intela. Poważnie, nie, jakkolwiek groteskowo by to nie brzmiało, tak właśnie jest. No więc zapraszam was do oglądania i zostawcie suba. Aha, i jeszcze ważna sprawa. Konkurs. Konkurs na IT hardware na pamięci Patriota Vipery RGB. Więc fajne pamiątki. No i co? Warto wziąć udział, więc link do konkursu wrzucam wam w opisie. Fajnie, że mogę wam ogłosić jakiś konkurs, podboostować troszeczkę możliwość wygrania czegoś fajnego. Cieszy mnie to bardzo, więc zapraszam was na konkurs, zapraszam was do subowania. No i oczywiście zapraszam was na Technews. Dobra, to zaczniemy sobie od Lisy Su, CEO AMD, która została ufundowana medalem Roberta N. Noyce'a. Jest to taki medal wręczany przez branżę elektroniczno-elektryczną, czyli jakkolwiek by to nie brzmiało, odpalę tutaj sobie newsa. W ogóle fajne, mogę sobie tutaj newsa przeglądać, możemy razem na to patrzeć. Przyznaje Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników. A, czyli dobrze, elektryków i został on ufundowany przez Intela. Nie wiem, czy ogólnie cała nagroda została ufundowana, czy ta konkretna, ale chyba cała. Za istotny wkład w branżę półprzewodnikową i to trzeba przyznać. Lisa Su zrobiła naprawdę, ja też dzisiaj kto oglądał, a kto nie, no to wbijajcie na moją kartę społeczności, tutaj wrzuciłem, zresztą możecie bezpośrednio też na IT Hardware wbić podsumowanie newsów z minionego tygodnia na IT Hardware. To jest taki format, gdzie tam w krótkim czasie, czyli 15 minut, wrzucam kilkanaście newsów, nie tak jak jeden czy dwa newsy u mnie w te 15 minut, ale po prostu jak ktoś jest głodny wiedzy, to tamtych newsów jest więcej, że tak powiem, w jednostce czasu niż u mnie. No więc tam też o tym wspominałem, że akurat Lisa Su została doradczynią prezydenta Bidena w sprawach technologii. No i właśnie przy okazji tego wspomniałem, że naprawdę ona niesamowity wkład. Ona przejmowała AMD, jak ono było warte jakieś 2 miliardy dolarów. Naprawdę było warte mniej niż połowę aplikacji tych takich najpopularniejszych. Nie wiem, to nie mówię już o Instagramie, o takich rzeczach, które teraz są warte naprawdę krocie, ale pamiętam, jak WhatsAppa kupił bodajże Facebook za 15 miliardów czy za 12 miliardów. I to było lata temu. Teraz te aplikacje są wszystkie dużo więcej warte. No i teraz ona przejęła tą spółkę w tak tragicznym stanie i doprowadziła ją do tego, że teraz AMD jest warte 60-70 miliardów dolarów, produkuje świetne, konkurencyjne procesory, zapowiedziało produkcję procesorów, czy też gotowość do produkcji procesorów ARM, Ryzeny, bo najbardziej my jednak AMD znamy z Ryzenów, z Threadripperów, które są świetne, które jakby w ogóle pozamiatały na rynku HDD, ale też procesory Epiki, które cały czas jakby tam powoli drążą ten rynek serwerowy. Co prawda, owszem, z perspektywy co po niektórych może to wyglądać tak, że AMD po prostu rządzi od ostatnich 3 lat na rynku, czy tam 4. No nie, nie jest tak, jednak AMD całościowo dalej jest ułamkiem tego, czym jest Intel i ich zasięgi, natomiast niewątpliwie ta firma urosła gigantycznie, ma gigantyczne zyski, gigantyczną sprzedaż, no i przede wszystkim gigantyczny wkład w rozwój właśnie technologii procesorowych, kart graficznych i tak dalej, i właśnie za to dostała medal Lisa Su. No i niewątpliwie no ona zrobiła istne cuda z AMD. No cuda zrobiła. No wiadomo, to nie jest tak, że ona od początku do końca wszystko zrobiła,
ale niewątpliwie po przejęciu przez nią tej firmy, czy jakby objęciu stanowiska CEO, ta firma naprawdę zyskała zupełnie nowe oblicze i ja mam, powiem szczerze, takie nadzieje, że tak samo będzie z Intelem po przejęciu przez Pata Gelsingera. Naprawdę w tym człowieku moje nadzieje są potężne, potężne i mam nadzieję, że nie zostaną zawiedzione, bo też mam wrażenie, że jest to człowiek odpowiedni na odpowiednim miejscu i teraz, żeby wszystko szło po jego myśli, to też jakby dostaniemy drugą poprawnie działającą maszynę, podobnie jak AMD, nie? Intel robił już pieniądze i w tym był dobry i teraz czas, żeby robił naprawdę genialny, innowacyjny sprzęt. Ale patrząc na to, jak wygląda 12. generacja, no idą w dobrym kierunku. Chociaż Pat przejął tą firmę pół roku temu i 12. generacja nie jest jego zasługą, ale dobra. A drugim tematem dzisiejszego odcinka jest wyłączanie prądu przez Chiny. I tu jest poważna sprawa, ponieważ Chińczycy, żeby jakby doszli do wniosku, że nie chcą być takim emitentem dwutlenku węgla, 60% w ogóle energii w Chinach pochodzi z elektrowni węglowych, więc gigantyczna ilość energii, biorąc pod uwagę to, że największa elektrownia w Polsce produkuje 5,5 gigawata. Jest to elektrownia w Bełchatowie. Największa elektrownia na świecie i jednocześnie największa elektrownia w Chinach, ale całe szczęście jest to elektrownia wodna, więc teoretycznie ekologiczna. Natomiast to by mogło podlegać dyskusji, czy jest to ekologiczne, czy nie, ale w każdym razie no nie jest to elektrownia ani węglowa, ani jest to elektrownia z odnawialnych źródeł energii, czyli elektrownia wodna, produkuje 22,5 gigawata i jest ona tylko jakby ułamkiem całego miksu energetycznego. Wiecie, tutaj porównuję 5,5 do 22, ale to jest wodna, ale jest największa, nie? No ale to jest ułamek całej energii. U nas jakby elektrownia w Bełchatowie jest jakimś tam wyraźnym procentem całej składowej, nie? Ale to wiadomo, no nie ma się co porównywać do Chin. Dobra, ale zajmijmy się tym bardziej istotnym problemem, jakim jest wyłączanie prądu. Chiny postanowiły ograniczyć emisję, co za tym idzie zmniejszyć zużycie prądu i będą czasowo wyłączać firmom, które nie mają produkcji ciągłej, czyli takim, które zajmują się składaniem PCB i tak dalej. Nie ma tam taśmociągu, wiecie. Nie jest tak, że przerwanie jakiegoś procesu będzie prowadzić do strat. Bo są takie firmy, jak na przykład TSMC czy UMC, zajmujące się produkcją wafli krzemowych, gdzie tam odcięcie dostawy prądu będzie powodowało przerwanie jakiegoś procesu w trakcie, co za tym idzie zniszczenie wafla krzemowego, będzie on się nadawał do wywalenia, a to już są konkretne straty i to nie są straty tylko i wyłącznie, że jest przestój w pracy, fabryka stoi, fabryka nie pracuje, tylko jest to strata materiału, który trzeba wyrzucić, którego proces nie był dokończony, bo ten proces jest ciągły, on cały czas idzie. No a przy składaczach, nie wiem, Nvidia czy jakieś inne tam firmy, które tworzą karty graficzne, które tworzą płyty główne i takie inne rzeczy, no to ta produkcja nie będzie ciągła, nie musi być zachowana jej ciągłość, tam się składa, to można pracować na zmiany, można to przerwać i tak dalej. Te firmy będą miały przestoje nawet po kilka dni w tygodniu, więc to jest masakra. Wyobraźcie sobie, te firmy teraz się nie wyrabiają, teraz nie spełniają założeń, jeżeli chodzi o wyprodukowanie ilości sztuk zapotrzebowania, a co dopiero jak będą miały przestoje. I z tego co wiem, to w tych firmach nie pracuje się na 3 zmiany, więc jest szansa, że zostanie wprowadzony 3, znaczy nie we wszystkich, ale że zostanie wprowadzony 3-zmianowy dzień pracy po tych przestojach, żeby nadrabiać te zaległości. Niektóre firmy zapowiedziały, że skoro odetną im prąd z sieci, no to będą jechać na generatorach diesla. Widocznie bardziej im się to opłaca. No w każdym razie z jednej strony bardzo dobrze, cieszę się, że Chiny podejmują taką decyzję, bo jednak no i w wielu innych sprawach mogliby się ogarnąć, nie? W tej swojej medycynie chińskiej, na potrzeby której zabijane jest cała masa gatunków zagrożonych wyginięciem, nie tylko zwierząt, ale też ludzie są zabijani, więc to jest masakra i pod tym względem mogliby się ogarnąć, ale też właśnie pod względem szkodzenia środowisku naturalnemu, tym, że oni bardzo mocno chronią swoje środowisko, na przykład pandy, zabijesz pandę, no to masz karę śmierci w Chinach.
ale takie rzeczy chronią, ale natomiast już zabicie rekina, odcięcie mu płetwa, wywalenie reszty do oceanu, to jest dla nich żaden problem, nie? I to jest straszne, natomiast warto jakby, żeby te Chiny się ogarnęły i zaczęły pod tym względem, no jakby swoją politykę zmieniać. Dobrze też, że zmieniają tą politykę węglową, będą pewnie chcieli przechodzić na te odnawialne źródła energii, ale pewnie też na atom w dużej części, no bo jednak takie duże połacie energii, no to są w stanie generalnie tylko na chwilę obecną elektrownie atomowe zapewnić, jeżeli chodzi o te takie w miarę czyste źródła energii, więc fajnie, że taką decyzję podjęli, że tak się ogarnęli. Aha, i tutaj warto też o trzecim newsie wspomnieć. Jak ktoś wytrzymał do tego momentu, to pisze Bitcoin, bo chodzi o to, że Chiny zbanowały Bitcoina. Jakby powiedziały, że wszystkie nie tylko posiadanie, ale też operacje nie tylko wewnątrz Chin, ale nawet za granicą są nielegalne na kryptowalutach w Chinach, więc no jest to taki ruch, na który na razie jakby nie widać odpowiedzi ze strony rynku kryptowalut, ale chcę Wam przypomnieć, dla tych, którzy może nie pamiętają, nie siedzą w temacie tak długo, że w 2017 roku, kiedy był ten pierwotny globalny boom na krypto, Chiny też banowały krypto. Wiele państw banowało krypto, i co z tego, jak w tym roku i w tamtym mieliśmy raj dla kopaczy w tych samych państwach, które wcześniej banowały, więc to jest taki periodyk, który się powtarza. Troszeczkę ta branża już się na to uodparnia i to nie jest nic spektakularnego. Ja wiem, że wielu z Was, bo piszecie w komentarzach, oczekuje, że ja skomentuję to w taki sposób, że dobra, to teraz ceny będą lecieć na łeb, na szyję. Nie, poczekajmy, wstrzymajmy się, obserwujmy wykres kryptowalut. Na pewno musiałby dużo, dużo bardziej spaść niż w tym momencie. W tym momencie to on tak naprawdę się nie ruszył. Jakby aż mnie to dziwi, że tak słabo zareagował wykres, jeżeli chodzi o spadki. Nawet praktycznie nie zareagował w stosunku do tak dużego bana, jakim jest ban na krypto w Chinach. No ciekawie, jak to wszystko będzie wyglądać. Ban na prąd, ban na krypto, Chiny szaleją, ale to są Chiny, oni wszystko mogą. Oni tak naprawdę wszystko mogą, trzęsą całą światową gospodarką i to jest naprawdę bardzo ciekawe. Jakby wszystkie firmy teraz powoli troszeczkę zaczynają dążyć do uniezależniania się od Chin. Chcą budować fabryki w Europie, w Stanach Zjednoczonych. Intel nawet zaczął dwie nowe fabryki budować w Stanach przy swoim kampusie, więc to nie jest tak, że nagle Intel wrzuca gdzieś tam w nowym miejscu. On po prostu ma swój kampus, tam ma już kilka fabryk i dobudowuje dwie kolejne, w których to będą procesory dla Qualcomma i Amazona produkowane, więc też troszeczkę ta produkcja z Chin się wycofuje. No i jakby jakich też marek dotkną te ograniczenia, jeżeli chodzi o prąd w Chinach, no to między innymi Apple, właśnie Qualcomm, Nvidia, AMD, takie rzeczy będą dotknięte tymi zmianami, więc nieciekawie to wygląda, może to prowadzić do jeszcze większych wzrostów cen. No ale cóż, ale wy zostawiacie suby i za niedługo, jak zostawicie suby, no to konkurs na tę kartę graficzną będzie dla Was robiony. Oczywiście ona wyląduje też w odpowiednim PC-cie z odpowiednimi pamiątkami RAM. Cały kompletny PC działający dla Was. Ale to, jak wbijemy 20 tysięcy subskrypcji, to wtedy ten konkurs zostanie ogłoszony, żebyście mogli zacząć działać i jednocześnie zaczną wychodzić filmy, tak jak składanie komputera dla widzów i tak dalej, i tak dalej. W tym temacie. Zabiorę się wtedy za sporządzenie wszystkich części dla Was na ten komputer, poskładanie go, no i potem już będzie tylko czekał na zwycięzcę, który, miejmy nadzieję, na święta już będzie się cieszył tymże nowym komputerem. A do świąt już tak niedługo. Dobra, ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Piszcie o tym wszystkim, co myślicie, jak Wam się to wszystko podoba albo nie podoba. A ja wracam do testowania tejże i9. Nie jest to łatwe, nie jest to łatwe. Coś mam problemy z netem. Wydaje mi się, że za dużo urządzeń w tym momencie. W moim mieszkaniu jest podłączone jakieś 15 urządzeń, a router mam taki, oj, kiepski, i wydaje mi się, że on nie wyrabia. Że nie wyrabia po prostu z ilością urządzeń, bo przepustowość neta jest dobra i powinna spokojnie dawać sobie radę. No cóż, wracam do testów. Wydaje mi się, że może troszeczkę na Instagramie do Was pogadam, jakieś różne rzeczy też zobaczymy. Dzięki, widzimy się jutro. Standardowo, dzisiaj, przepraszam, 17:23 już jest, więc mam nadzieję, że ten odcinek wleci naprawdę, no, z niedużym opóźnieniem. Dzięki wielkie za dzisiaj.
No i miłego dnia, wieczoru, nocy. Do zobaczenia jutro. Cześć.